Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony AgryZotosiak i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku już grabimy suche siano, żeby zdążyć przed burzą. A w sumie tego odcinka chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem i udostępnienia innym. Oraz zapraszam na kanały w opisie. A już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jeszcze tutaj Wam pokażę, jak to sianko wygląda. No jest bardzo suche, ususzone, pięknie. Pogoda dopisuje. Musimy akurat zdążyć przed burzą. Tam przybliżę jeszcze. Jak sobie Ursus działa z grabiarką. Akurat ci akcja na dwa ciągniki, bo Ursus C363P i jeszcze na innej łączy jest same, więc pokażę Ursusa, właśnie teraz pokazuję i potem pokażę same, jak sobie działa. Naprawdę dużo tej trawy było tutaj w tym skoszeniu. Jak mogliście coś zauważyć, był z tego odcinek, jeśli nie widzieliście, to na niego zapraszam, żeby nadrobić zaległości. To już Perkins. Wyraża sobie z tym grabiarką. Wyjdzie już pierwszy rządek. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Bo jeszcze przed nami jest prasowanie. A słyszałem w pogodzie i sobie ogólnie patrzyłem też na pogodę, że burze mają być w nocy, ale też wieczorem, więc musimy się szybko wyrobić. Dobrze, że robimy to na dwa ciągniki, to może się wyrobimy szybciej właśnie. To siano jest bardzo suche. Pogoda dopisywała przez te 4 dni, więc teraz już się grabimy. Ładnie to sianko wysuszyło. Jest teraz tylko zgrabienie, potem prasowanie i będzie koniec. Może przyjdę na drugą stronę sobie. Także widzimy się po cięciu. Ja przejdę na drugą stronę, żebyście wzięli z bliska tego Ursa. Także jestem tutaj już po cięciu. Już Perkins zawraca, żeby zrobić już drugi rządek. Pierwszy rządek się prezentuje, tak? Jeszcze Wam później go pokażę, bo już Perkins idzie, to po prostu znów będę cicho, żeby Wam pokazać się z bliska dokładnie. Rządek tej takim sposobem trwaje. Siano jest bardzo suche. Tu już akurat się tak bardzo nie kurzy jak przy przerobieniu. Jak wtedy akurat nagrywałem odcinek przetrząsania, to już tak bardzo się nie kurzy. Ale przy prasowaniu to już w ogóle będzie taki kurz. Ja sami zobaczycie, no bo też będę prasowanie nagrywał.
więc tak tutaj sobie dalej działamy. Już niedługo trzeci rządek powstanie. Bo już tutaj zaczynamy kolejny rządek. Tutaj taki poprawiony, ale akurat za chwilę się poprawi, no bo jak się zawraca, to sami widzieliście, się zawraca dosyć szeroko. A więc teraz zrobię może cięcie, żeby to tak długo nie trwało. Już tutaj powstaje czwarty rządek. Jeszcze sporo nam zostało. Więc zrobię cięcie i zapiję do Was operację.